Na naszym stoisku z szerokiego portfolio projektów, nad jakimi pracujemy w naszym instytucie, zdecydowaliśmy się przedstawić najnowszy produkt naszego instytutu, który widać w tle za mną. To jest poduszkowiec ratowniczo-rozpoznawczy PRC-650. Poduszkowce mają bardzo szerokie zastosowanie na całym świecie, w terenach trudno dostępnych, w terenach bagnistych, i ich zastosowanie jest wielorakie. Przede wszystkim do ratowania ludzi. Tutaj głównym użytkownikiem w Polsce w tym zakresie jest WOP oraz Państwowa Straż Pożarna, ale również takim poduszkowcem można dotrzeć w niedostępne dla innych środków transportu tereny, co wykorzystują z powodzeniem wojska specjalne, policja, jak i Straż Graniczna i tego rodzaju służby. Oprócz tego prezentujemy wyniki projektów krajowych i europejskich, które stworzyliśmy razem z przemysłem kosmicznym krajowym i europejskim. Generalnie skupiliśmy się na technologiach o zastosowaniu kosmicznym. Wśród tych projektów na wyróżnienie, myślę, zasługuje silnik hybrydowy o zapłonie hipergolicznym, jak również silnik nowy, booster do rakiety Bursztyn na paliwo stałe. Ale jest też ciekawostka, którą nie każdy zauważy. Są to bardzo innowacyjne naboje do rakiet. Pironabój, taki mały gazogenerator, który pozwala nam na wytwarzanie odpowiedniego impulsu ciśnieniowego i wyzwalanie różnych systemów wykonawczych. Czyli możemy przesuwać tłoki, inicjować działanie mechanizmu, odrzucać owiewki lub nawet otwierać zawory pirotechniczne. Przede wszystkim możemy stosować to w systemach bazujących oczywiście na systemach pneumatycznych ciśnieniowych, zarówno dla lotnictwa, systemów naziemnych, jak i oczywiście dla systemów rakietowych, ale także dla pożarnictwa. Co istotne, takie zawory, a właściwie te pironaboje, wykorzystywane są w 8 sztukach na pokładzie rakiety suborbitalnej ILR-33 Bursztyn. Rakiety, która może testować nowe ładunki technologiczne, między innymi podwójnego zastosowania. I już teraz świadczymy pewne usługi także dla klientów komercyjnych, testujących ładunki użyteczne pod kątem rozwoju i wdrażania nowych technologii. Łukasiewicz Instytut Lotnictwa został namaszczony przez ministra edukacji i nauki do realizacji takiej specjalnej misji, którą jest prowadzenie branżowego punktu kontaktowego Inteligentna i Czysta Mobilność. I to jest miejsce dla przedsiębiorców, dla naukowców, które ma ich wspierać w prowadzeniu ryzykownych projektów badawczo-rozwojowych w temacie inteligentnej i czystej mobilności, czyli zielonych, cyfrowych technologii, które mogą być wykorzystywane w transporcie rzecznym, lotniczym, w motoryzacji i w transporcie morskim. Więc pomagamy przedsiębiorcom i naukowcom z tego obszaru osiągnąć sukces w horyzoncie, bazując na dość długoletniej historii Instytutu Lotnictwa w kontekście pozyskiwania środków z horyzontu. Właśnie dlatego nam przypadł ten zaszczyt i mamy nadzieję to doświadczenie wykorzystać właśnie pomagając firmom i naukowcom.